W naszym ogrodzie wiosną króluje kolor blue. Wszędzie mienią się niebieskie kępy niezapominajek i bruner. Dziś pokażę Wam, jak łączymy te rośliny z innymi pięknymi wiosennymi bylinami. Brunery są ładne. Ja bym powiedziała, że piękne i mają bardzo różne oblicza, bo mają różnokolorowe liście. Dzisiaj zdradzę Wam kilka sekretów o tym, jakie należy uprawiać. Maj nieodłącznie kojarzy mi się z niezapominajkami, a to dlatego, że w naszym ogrodzie wysiewają się one w różnych miejscach, ale głównie właśnie tutaj na tej rabacie, no i na tle świeżych liści wychodzących innych bylin, host o złotych liściach, kęp przywrotników, ten niesamowity błękit niezapominajek no, robi wspaniałe wrażenie. Też za każdym razem ta część ogrodu wygląda trochę inaczej, no bo to niezapominajki decydują, gdzie i w jakiej ilości się rozsieją. Czasami przesadzamy kępki niezapominajek, jeżeli widzimy, że gdzieś ich jest bardzo dużo, a w innych miejscach bardzo mało. I to pokazywałam Wam w jednym z kwietniowych odcinków. No a teraz jest właśnie czas kwitnienia tych pięknych kwiatków. Pamiętajcie, one są dwuletnie, a to oznacza, że wysiane w jednym roku zakwitną dopiero w drugim i obumrą. Czyli jest taki moment tutaj na tych rabatach, kiedy te kwitnące kępki zaczynają obumierać. One bardzo często łapią mączniaka, to wygląda niezbyt dobrze, ale trzeba nerwowo to wytrzymać, pozwolić im się po prostu wysiać. No i wtedy powyrywać te uschnięte już kępki, a niebawem zobaczycie, że pojawiają się w różnych miejscach właśnie siewki niezapominajek. Niezapominajki lubią wilgoć, tak jak już kiedyś Wam mówiłam, właśnie rosną nad brzegami różnych strumieni, łąk, potoków, także dobrze będą się czuły właśnie w takich miejscach, a zarówno niezapominajki, jak i brunnery z tym swoim takim błękitem i lazurem potrafią tworzyć wspaniałe kompozycje z innymi roślinami i za każdym razem to jest właśnie niespodzianka, gdzie z czym się wysieją i z czym się połączą. Tutaj na przykład możecie zobaczyć, jak wspaniale wygląda błękit niezapominajki z pomarańczem kwiatów kuklika. Kuklik to jest jedna z najlepszych bylin do ogrodu. Kwitnie długo, ma bardzo ładne, ozdobne, częściowo zimozielone liście. Właśnie już teraz rozpoczyna kwitnienie, które będzie trwało jeszcze kilka tygodni. Jest ileś odmian kuklika i nawet ileś gatunków, także też można stworzyć piękną kolekcję. Jeżeli widzicie takie fioletowe plamy w różnych miejscach, to jest to te wyższe rośliny, to są miesiącznice, czyli lunarie. Roślina też jednoroczna bądź dwuletnia, różnie się zachowuje. W każdym razie ona teraz zdobi nasz ogród tymi fioletowymi kwiatami, a latem i jesienią zawisną na niej te tak zwane srebrniki Judasza, czyli takie srebrzyste, takie jakby talerzyki malutkie, one są bardzo ładne. No i ona właśnie wtedy się rozsiewa i co roku też również w naszym ogrodzie pojawia się w różnych miejscach, no ale rewelacyjnie wygląda z tymi niezapominajkami. Tu kolejny idealny wręcz zestaw właśnie z fioletowymi kwiatkami, tej samej wysokości niemal co niezapominajki, to jasnota plamista. Jasnota jest bardzo łatwa w uprawie, zadarnia, ma kolorowe listki, znajdziecie ją w różnych odmianach. Zobaczcie, jak pięknie kwitnie, jest miododajna, no więc po prostu idealna roślina do większości ogrodów. Raz posadzona właściwie nie będzie wymagała od Was żadnej uwagi, poradzi sobie praktycznie wszędzie, można ją łatwo rozmnażać i tworzyć właśnie takie wielkie plamy, a zobaczcie, jakie piękne tło za mną i jak wspaniale jeszcze właśnie ta biel wyjątkowego krzewu, jakim jest ta wuła śliwolistna, łączy się ślicznie z tym błękitem i z tym fioletem. No po prostu zestaw idealny. Zainteresujcie się tą tawułą, ta wuła śliwolistna. Zobaczcie, jak wcześnie kwitnie, jakie ma ładne kwiatuszki, przypominające trochę kwiatki krwawnika kichawca. To są takie malutkie różyczki. Kwitnie bardzo obficie i nie jest takim krzewem silnie rosnącym, czyli nadaje się nawet do małych ogrodów.
Niezapominajki i brunnery, przez to, że kwitną tak wcześnie, wypełniają wspaniale lukę na rabatach bylinowych, no bo na razie mało tu co się dzieje, kwitną rośliny cebulowe, kwitną pierwiosnki, no ale większość bylin to są byliny letnie i właśnie na rabacie bylinowej na razie jest mało kwiatów. Dobrze złączyć niezapominajki z brunnerami, dlatego że pamiętajcie, niezapominajki to tylko epizod. One kwitną kilka tygodni, a potem, tak jak już mówiłam, zamierają. Natomiast brunnera będzie tutaj na posterunku aż do jesieni, a nawet zimy, bo ona bardzo późno zimą zamiera, bardzo długo trzyma swoje zielone liście i to też jest kolejny jej wielki atut. I właśnie dzięki temu przedłuża się okres ozdobny w waszym ogrodzie, dlatego ona się nadaje właśnie do małych ogrodów, gdzie każda roślina powinna być mądrze dobrana, tak żeby wycisnąć jakby z niej jak najwięcej. Brunnery mają taki podobny zwyczaj do niezapominajek, że rozsiewają się same i pojawiają się w różnych miejscach. Jeżeli kupicie odmiany o barwnych liściach, no to te siewki nie będą powtarzać cech, ale mogą wyglądać bardzo ciekawie. I w naszym ogrodzie właśnie jest bardzo dużo takich brunner o różnych dziwnych liściach. Niekoniecznie to jest żadna odmiana, to są właśnie po prostu takie krzyżówki. I tu zobaczcie, teraz jest piękny lazur. Wspaniale z pierwiosnkami właśnie wyglądają i brunnery, i niezapominajki. Tutaj jakiś zaplątał się piękny tulipanik. A z ziemi wychodzą, czy już nawet podrosły do 10 cm, rozchodniki. Tutaj mamy piwonie. To wszystko będzie się dopiero działo. Niezapominajek nie będzie, ale ta brunnera będzie tutaj cały czas. Zobaczcie też, jak ładnie wyglądają te kwiaty na tle liści goździka. O takich srebrzystych listeczkach, to wszystko bardzo ładnie ze sobą współgra. Więc jeśli macie je w swoim ogrodzie, takie rośliny jak lawendy, jak kocimiętki, jak czyśćce wełniste o srebrzystych właśnie liściach, czy nawet widać, że te rozchodniki okazałe też mają taki srebrzysto-niebieski poblask, no to właśnie bardzo ładnie razem wyglądają te rośliny. Zobaczcie, jak pięknie komponują się te niebieskie kwiaty, zarówno z żółtym, jak i takim ciemno-czerwonym, ciemnokrwistym kolorem tych tulipanów. No po prostu rewelacja. No i też podkreślają pięknie liście tej piwoni. Czyli wszystko jedno, czy posadzicie w takim miejscu brunnerę, czy niezapominajkę, stworzy naprawdę wspaniały zestaw z tymi roślinami. Jeżeli właśnie nie macie pomysłu, z czym łączyć rośliny cebulowe, nie lubicie wyglądu ich zasychających liści, bo wiadomo, no teraz wygląda to świetnie, ale później te liście muszą zostać aż do całkowitego zaschnięcia, no to właśnie pomyślcie o brunnerach, bo pomiędzy ich kępami możecie ukryć te zasychające liście roślin cebulowych. Brunnery świetnie nadają się do lekko ocienionych zakątków. My tutaj jesteśmy w dosyć takim tak naprawdę słonecznym miejscu naszego ogrodu, ale nade mną koronę cienistą utworzyły klon Osakazuki i Magnolia Lebnera Merrill. I stworzył się właśnie taki cienisty zakątek. Posadziłyśmy tu kokoryczkę wielokwiatową, świecznicę, no a u ich stóp brunnery i jeszcze rosną tutaj paprocie. Na razie kokoryczka już jest w pąkach, ale jeszcze czekamy na jej kwiaty. Świecznica będzie kwitła latem, no i dzięki temu, że rośnie tutaj brunnera, nawet o tej porze, nawet w takim miejscu są śliczne kwiatki, coś się dzieje i jest na czym oko zawiesić. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają liście brunnery w towarzystwie liści paproci. Później te paprocie będą coraz wyższe, to będzie taki strzelisty akcent, a u ich stóp będą piękne, okrągłe kępy właśnie tych brunner. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Jest też takim sposobem na zagospodarowanie miejsc w ogrodzie, które czasami bywają problematyczne albo nie wiecie, co w nich posadzić. Chciałam wam pokazać kilka odmian brunnery wielkolistnej, no i żeby to jakoś było łatwiejsze w pokazaniu, urwałam kilka liści. No i zobaczcie, w ciągu 5 minut te liście więdną, czyli to jest sygnał, że brunnerę oczywiście można dać do wazonu, ale ona długo w nim nie postoi. Teraz tak, pierwsza ta brunnera pokazuje brunnerę wielkolistną, gatunek. Ma liście podobne do serca,
I liście ma, o kwiatach nie mówimy, bo kwiaty wszystkich, w większości bruner są niebieskie. Liście ma zielone. I to jest najczęściej spotykana brunnera. Następnie jest brunnera, która się nazywa Jack Frost. Zobaczcie, ma tak ułożone nerwy na liściu, że taki marmurek tworzą i ten marmurek jest obramowany linią, zieloną taką linią, lekko pofalowaną. To jest Jack Frost. Następnie mamy brunnerę, która się nazywa Langtres. Langtres, czyli po bokach liści, po jednej stronie i po drugiej stronie liścia są takie ciapki, srebrzyste ciapki. To jest Langtres. Następnie, co jeszcze chciałam pokazać, tu miałam brunnerę Silver Wings, czyli srebrne wings, czyli skrzydła. Zieleń tej odmiany jest taka jasna, a po bokach są takie jakby skrzydła srebrzyste. Jest jeszcze bardzo ładna brunnera variegata, która ma zielone liście z białym, szerokim, nieregularnym brzegiem i podobna do niej Hudson Cream, która ma brzeg kremowy, też taki bardzo nieregularny, dość szeroki, a środek liścia ma zielony. Tych dwóch liści wam nie przyniosłam, bo nie widzę kęp. Może im się coś stało, może zanikły, może zaszkodziły im te zimne dnie i noce, które były w tym roku w kwietniu. Brunnera uchodzi za roślinę bardzo łatwą w uprawie, w pielęgnacji, ale trzeba pamiętać o kilku podstawowych rzeczach. Musi mieć najlepiej półcień, bo w słońcu liście będą się przypalać, a jeśli będzie w głębokim cieniu, to z kolei będzie miała mało kwiatów. Ziemię próchniczą, średnio urodzajną, kompost i właściwie to wszystko. Trzeba dbać, żeby nie przesychała, chociaż tu jest taka jej przewrotna natura, że też nie lubi mieć za mokro, bo jeśli będzie miała za mokro, będą jej gnić korzenie. To wszystko, co przygotowałyśmy dla was w tym odcinku. Sadźcie brunnery, siejcie niezapominajki i zachwycajcie się tymi pięknymi niebieskimi kwiatami. Powodzenia w uprawie brunner, głównie, bo niezapominajki rosną same. Halo, halo, drodzy widzowie, nie zapomnijcie odwiedzić naszego sklepu. Znajdziecie tam nasze książki. Pamiętajcie, że możecie składać zamówienia telefonicznie. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia w ogrodzie.